Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin szeroka 61/1. Czas zapomnieć o ostatnim meczu w Zabrzu, który w wykonaniu Pogoni był bardzo słaby. Przed Portowcami kolejna szansa na 3 punkty. Już dziś o godzinie 20.15 Duma Pomorza zmierzy się ze Stalą Mielec. Wiara w zwycięstwo wśród kibiców jest zapewne ogromna, ale pogłębiają się problemy kadrowe Pogoni. Poza kontuzjowanymi już od jakiegoś czasu Lączarem i Wędrychowskim, ze składu na to spotkanie wypadli także Malec i Kuluris. Jak sytuację komentuje trener Gustafsson? We have had some problems before Gornik and also after Gornik, so we will have some players out for this game. Still Marcel and Lonchar is out and we don't know exactly the time when they can be back to the team. Więc mieliśmy problemy kadrowe przed meczem z Górnikiem i też po meczu z Górnikiem. Kilku graczy nie wystąpi, między innymi Marcel i Lonchar, i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy wrócą. Też Mariusz Malec i Kuluris też nie wystąpią. Malec odczuwa ból w łydce i nie mógł brać udziału w treningach w tym tygodniu. W czasie meczu z Górnikiem zaczął odczuwać ból w kolanie z kolei. I nawet nie mógł przyjść na treningi, nie mógł brać udziału w treningach w tym tygodniu, więc obydwoje Malec i Kuluris nie będą brali udziału w tym meczu. W Zabrzu Pogoń zagrała bardzo słabo. Zawiedli liderzy w postaci Bicza Chciana czy Grosickiego. Pole manewru do zmian Gustafsson ma jednak ograniczone ze względu na wąską kadrę. Stali Mielec mamy jednak coś do udowodnienia, bo w zeszłym sezonie w Szczecinie przegraliśmy, a na wyjeździe zanotowaliśmy tylko remis. You guys before that we don't speak about juniors, we speak about players and everyone is important for us. And tomorrow they will be also. All of them. Wcześniej już mówiłem, że ja nie chcę mówić o juniorach, tylko chcę mówić o zawodnikach, więc wszystkich traktujemy na równo jako zawodników, więc wszyscy będą jutro brali udział w tym meczu, wszyscy. Cieszę się, że Przyborek poradził sobie z tym urazem, którym z kontuzją, którą miał, taką niewielką. Będzie jutro brał udział w tym meczu, więc zobaczymy, jak go wykorzystamy na boisku. Więc bardzo ciężko jest mi tak wskazać na zawodnika, który sobie nie radził w grze w meczu z Górnikiem, ponieważ tam wszyscy sobie nie radzili. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wystąpienia, jeżeli chodzi o każdego z zawodników. Wahan tak naprawdę miał bardzo dobry początek sezonu, pokazał się z dobrej strony w dwóch pierwszych meczach. Tak samo Grosicki pokazał, że jest dobrym zawodnikiem i dobrze gra w zespole, jest świetnym kapitanem. Więc obydwoje, Wahan i Grosicki, to są zawodnicy, których bardzo ciężko jest zastąpić. Więc naprawdę chcę tutaj ich doceniać. Jednocześnie na zapleczu Olaf i Bong radzą sobie bardzo dobrze i też przygotowują się do tego, żeby wejść na boisko. Stal ten sezon rozpoczęła jeszcze gorzej niż Pogoń. Na swoim koncie ma tylko jeden punkt. Co o Portowcach przed tym spotkaniem mówi trener klubu z Mielca Kamil Kiereś? Czy Pogoń Szczecin ogólnie z perspektywy takiej, powiedzmy, długości roku czy dwóch lat, jest to ewidentnie taki zespół, który no zdecydowanie lepiej prezentuje się na własnym stadionie. Oczywiście są takie momenty, tak jak powiedzmy w listopadzie poprzedniego roku, gdzie wygraliśmy z nimi tam 3-2, że to też nie jest jakby stadion nie do zdobycia, ale generalnie te ich statystyki właśnie są najlepsze na swoim boisku. No, drużyna grająca ofensywnie, drużyna grająca też mocno uzależniona od Kamila Grosickiego, jego dyspozycji, ale też w tej swojej wypowiedzi nie chcę powiedzieć, że to jest jakby drużyna, która nie posiada innych walorów, bo są też inni zawodnicy, którzy też stanowią, powiedzmy, zagrożenie i duży potencjał. Do audycji Pogoń FM wrócimy po chwili przerwy. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin szeroka 61/1. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin szeroka 61/1. Nie tylko mecz Pogoni ze Stalą jest dziś ważnym wydarzeniem. O godzinie 12 swoje spotkanie rozpoczną nasze portowianki, czyli mistrzynie Polski. Na starcie rozgrywek zmierzą się z Górnikiem Łęczna. Co przed pierwszym meczem mówi kapitan zespołu Emilia Zdunek? Ja osobiście nie mogę się już doczekać rozpoczęcia nowego sezonu, bo
Wiem, że czeka nas i podwójne wyzwanie w takim kontekście dosłownym. Ten sezon będzie dwa razy cięższy po prostu niż poprzedni, a będzie też podwójnie cięższy, bo gramy w zasadzie na trzech frontach, jeżeli licząc jeszcze Puchar Polski, co mnie niezmiernie cieszy. Bardzo tęskniłam za rozrywkami europejskimi. W tym sezonie stało się tak, że na dwóch płaszczyznach mogłam ich znowu doświadczyć, znaczy będę mogła, doświadczyłam je w reprezentacji polskiej, ale doświadczę też z Pogonią w Lidze Mistrzyń, w eliminacjach Ligi Mistrzyń. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski. Nie przyszło ono łatwo, ale jestem mega dumna, że tego dokonałyśmy i tak jak nie mogę się doczekać pierwszego meczu z Łęczną, tak nie mogę doczekać się meczu z Servet. Na pewno ten poprzedni sezon był bardzo dobry w moim wykonaniu. Myślę, że ja odnajduję się i prezentuję swój najwyższy poziom w środowisku, w którym się dobrze czuję. I tak wcześniej też było w Łęcznej, też gdzieś osiągnęłam swój taki pik formy. I tutaj w Szczecinie jest tak samo, jeżeli ja czuję, że środowisko jakby mnie wspiera moją drużynę, czuję, że to jest dobre miejsce dla mnie i dla tej drużyny, w której jestem, to ja też jakby mam argumenty do tego i mam takie poczucie, że mogę skupić się na piłce i dać się wszystko. I ten poprzedni sezon był taki, bo mieliśmy ogromne wsparcie z klubu, od naszego prezesa, od prezesa Pogoni S.A. Mieliśmy też wsparcie od kibiców, ja to wszystko czułam, miałam też blisko rodzinę, przyjaciół, więc tak naprawdę mogłam się skupić na tym, żeby zdobyć tutaj Mistrzostwo Polski. Czy to był moja najwyższa forma? No nie wiem. Na pewno będę pracować, żeby była jeszcze wyższa. Ja wychodzę z założenia, że zawsze może być lepiej. I takie też cele sobie stawiam na ten sezon, że chcę, żeby ta moja dyspozycja była jeszcze wyższa. Mecze ligowe to jedno, ale drużyna ma też w głowie zbliżające się mecze turnieju kwalifikacyjnego do Ligi Mistrzyń, który we wrześniu odbędzie się w Szczecinie. Jeszcze jest dość sporo czasu i nie wszystkie dziewczyny mają świadomość tego, jakie wydarzenie, jaka szansa, jak fajny i ważny mecz nas czeka. Uważam, ja pierwszy raz w Lidze Mistrzów zagrałam chyba 13 lat temu, jak dobrze pamiętam, z Unią Racibórz. I dla mnie było to już wtedy coś wyjątkowego. Ja wiedziałam, że to nie jest zwykły mecz, ja wiedziałam, że my nie gramy kolejny raz, nie wiem, z Mitechem Żywiec, tylko jedziemy, wtedy jechałyśmy na Słowenię. Wygrałyśmy ten turniej, przeszłyśmy dalej, kolejne mecze, więc to było coś ekstra w dodatku do naszej polskiej Ekstraligi i ja się bardzo cieszę, że ten turniej odbywa się w Szczecinie. Wierzę w to, że kibice i społeczność, która jest wokół Pogoni męskiej na dzień dzisiejszy, spojrzy ku temu, ku naszej drużynie i gdzieś przyjdą nas wesprzeć, bo nie ukrywam, że fajnie by było zagrać na tym dużym stadionie nie przy 1002, ale przy 5-10 tysiącach osób. To na pewno pomogłoby nam mentalnie. No ale my też tak naprawdę to, że przychodzi do nas 800 osób na nasz mały stadion, nie sprawia, że my nie gramy dla kibiców, bo tak naprawdę uważam, że piłka nożna jest dla kibiców i tak jak każdy inny sport. I my też robimy to dla kibiców, pomimo tego, że przychodzi ich nieraz garstka. Ja ze swojej strony zapraszam Was oczywiście na oba dzisiejsze wydarzenia. Jeśli ktoś jeszcze ma możliwość zdążyć, to początek meczu naszych pań o godzinie 12 na boisku numer 3 przy ulicy Karłowicza, a spotkanie naszych panów ze Stalą o 20.15 oczywiście na głównym stadionie. Bilety na oba mecze do nabycia są w klubowym systemie sprzedaży. My słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji Pogoń FM, gdzie jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, będę miał okazję gościć prezesa Jarosława Mroczka. Do usłyszenia. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1.